Wróciłam z piekła, wróciłam z rosyjskiej niewoli, mówią ukraińscy żołnierze, którzy wracają do domu w grupie wymienionych jeńców. Ukraińskie wojsko atakuje tym razem mosty prowadzące na Krym, a ukraińscy lotnicy czekają na amerykańskie myśliwce. Na razie mają pierwszy w Ukrainie symulator F-16. Andrzej Załucha. Wczesnym popołudniem ukraińskie rakiety uderzyły w mosty łączące Krym z okupowaną południową częścią Ukrainy. Rosjanie wykorzystują te szlaki komunikacyjne do przerzucania wojsk i zaopatrzenia swoich oddziałów walczących na froncie. Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną ataki mają kluczowe znaczenie. Ukraińskie uderzenia na mosty, przez które biegną krytycznie ważne rosyjskie linie zaopatrzeniowe, są częścią ukraińskiej kampanii stworzenia warunków dla przyszłych decydujących operacji kontrofensywnych. Atak na mosty na Krymie został dokonany przy pomocy takich rakiet. Prezydent Zełenski złożył autograf na jednym z zachodnich pocisków powietrze-ziemia o zasięgu 300 km, gdy z okazji Święta Sił Powietrznych odwiedził ukraińskich lotników. Rosja tak bardzo boi się obrońców naszego nieba, że przeprowadziła demonstracyjne ataki rakietowe na dzień przed waszym świętem. Ukraińcy czekają na amerykańskie F-16. Na tym zdjęciu pokazano pierwszy w Ukrainie symulator zachodniego samolotu. Bez F-16 ukraińscy piloci są mniej skuteczni i nie są w stanie walczyć z najnowocześniejszymi rosyjskimi myśliwcami. Nasi piloci wlatują w strefę ataku rosyjskich Su-35. Oni wiedzą, że w ich stronę już wystrzelono rakiety z odległości 200 km, ale muszą jeszcze swoimi rakietami lub bombami kierowanymi zaatakować wrogie pozycje, a dopiero potem z pełną mocą silników uciekają przed pociskami, które ich już doganiają. Nie zawsze się to udaje. Bez dalszego wzmocnienia ukraińskich sił zbrojnych rozmowy o końcu wojny będą trudniejsze. Mimo to spotkanie przedstawicieli ponad 40 krajów w Arabii Saudyjskiej, na którym Ukraina przekonywała kraje globalnego południa do swojego planu pokojowego, daje powody do optymizmu, mówią zachodni dyplomaci. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Chin. Myślę, że obecność Chin pokazuje, że Pekinowi ta wojna jest niepotrzebna. Sława Ukrainie! Ukrainie udało się wymienić kolejną grupę jeńców. 22 ukraińskich żołnierzy wróciło z niewoli. Dziękuję naszym chłopcom. Wróciłem z piekła, wróciłem z rosyjskiej niewoli. Wszystkim dziękuję, wszystkich całuję. Chwała Ukrainie. Sława Ukrainie. Z piekła uciekły też te dzieci, Maksym i Ilona. Ich ojciec samotnie przez półtora roku ukrywał je w domu w wiosce na terenach okupowanych. Schorowany umarł w zeszłym miesiącu. Ludzie dobrej woli pomogli im wrócić do Ukrainy. Jechałam długo i nagle widzę, że to już Ukraina. I poleciały mi łzy. Od samego początku wojny chciałam, żeby przyszli do nas nasi żołnierze. A w końcu to ja tutaj przyszłam. Wróciłam z piekła, wróciłam z...